z tym sprzętem. I miejmy nadzieję, że młodzież zechce uczestniczyć w tym procesie tworzenia nowych technologii dla naszego regionu. Czyli ściągnięcie też młodych naukowców tutaj? Przede wszystkim tak. Młodych naukowców, nowej kadry, bo to jest nasza przyszłość i to są nasze zamierzenia. Już uruchomiliśmy dwa nowe kierunki związane już z tymi technologiami, które tam będą wdrażane. Przemysł również, czyli kierunek inżynieria materiałowa, a specjalność to akurat nanotechnologie i materiały nanokompozytowe oraz technologie dla przemysłu lotniczego, dwie specjalności. Przygotowaliśmy dla studentów taką ofertę i kierunek mechatronika. I w tym Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy będzie również laboratorium mechatroniki. Będzie tam również najbardziej nowoczesny sprzęt, roboty różnego rodzaju i dla technologii przemysłowych, i dla chirurgii, i dla medycyny. To jest jeden z najgorętszych problemów współczesnej techniki. Następne laboratorium, które tam jest zaprojektowane, to jest laboratorium badań środowiskowych. Będzie tam kilka pracowni, w których również znajdzie się najbardziej nowoczesny sprzęt badania na przykład wody i gęby, składu wody i gęby. To bas spektrometry bardzo czule, które pozwolą najmniejsze części składowe na powierzchni różnych materiałów odszukać. W tym ważne to jest również dla badań starożytnej kultury. Przecież my mamy potężny u naszym uniwersytecie wydział archeologiczny. Można powiedzieć, że teraz w Rzeszowie znajdą się najnowocześniejsze światowe technologie. Naukowcy naszego wydziału ogromną pracę przełożyli do tego, żeby wyszukać na rynku najbardziej nowoczesny sprzęt, no a program regionalny pozwala nam właśnie otrzymać fundusze na to. W Rzeszowie ma powstać Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. Czy jest takie zapotrzebowanie? Mamy przecież 7 kierunków medycznych w naszym Wydziale Medycznym i baza, którą posiadamy, już jest za mała. Chodzi tu głównie o bazę naukową, badawczą, nie o bazę dydaktyczną, bo tę mamy zapewnioną. A w centrum ta baza naukowa, badawcza, zaplanowana jest na nowoczesnym, najwyższym poziomie. Jakie laboratoria tu powstaną i jakie badania będą wykonywane? W centrum będzie 17 laboratoriów, w każdym laboratorium kilka pracowni. Łącznie pracowni będzie 64. Poczynając od nowoczesnych badań układu krążenia, układu oddechowego, badania układu nerwowego i chorób kręgosłupa, badania zaburzeń metabolicznych i zaburzeń rozwoju dzieci. Będą prowadzone również badania dotyczące biologii molekularnej. To takie może główne oczko, duże oko w tym całym projekcie. Biologia molekularna to są nauki podstawowe, bardzo dynamicznie się rozwijające, które są podstawą, bazą do rozwoju, do dynamicznego rozwoju medycyny. Bez unijnych dotacji ta inwestycja pewno nie byłaby możliwa, ale no, póki co jeszcze się nie rozpoczęła. No właściwie inwestycja w sensie budowy, no to nie, natomiast cały proces planowania, cały proces uzgodnień bardzo różnych, protestów, to wszystko trzeba było załatwić i to trwało. Także liczę, że inwestycja ruszy szybko i że bardzo szybko powstanie. Jaki jest koszt tej inwestycji? 88 milionów złotych. To są duże pieniądze. Zgodnie z projektem przynajmniej 30% tej kwoty, z tej ogromnej kwoty, musimy przeznaczyć na aparaturę badawczą. Kiedy pierwsi naukowcy będą mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem? No to bardzo trudno odpowiedzieć na to. Ja myślę, że kwestia, jak się rozpocznie budowa 2 lat, że to jest najdłuższy okres. Dlatego, że my całą aparaturę według najnowszych katalogów zamawiamy już teraz.
Przedstawione projekty realizowane są w ramach pierwszej osi priorytetowej konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w działaniu, które zakłada wysoką innowacyjność i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Łącznie takich umów podpisano do tej pory 5, a ich wartość przekroczyła 244 miliony złotych. W kolejnym programie pokażemy inwestycje realizowane przez przedsiębiorców.